IQ. Test IQ. No to jest... O, grupa. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w aferze o pieniądze. I co, przechodzimy od razu do teleturnieju. Stawkę dzisiejszych zawodników rozpoczyna drużyna magazynu, a w niej Łukasz Łysy, król kamień papier nożyce, a raczej mistrz w przegrywaniu. Legenda głosi, że z nim w drużynie wygrana to tylko odległe marzenie. Michael Tyson, zawsze spocony nie tylko od noszenia zgrzewek, ale i od przeładowania wiedzą. Jego mózg to fabryka, której nie nadąża przetwarzać miliarda informacji naraz. Ma na liczniku 11 tysięcy godzin w awanturze o kasę. Ulubieniec widowni, młodszy brat owcy WK. Ma już dość przegrywania, ale nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło. I Mateusz, 35 lat i kocha magazyn. Tyle o nim wiemy, a może i tyle wystarczy. Kapitan drużyny. Kapitan Dynamit, czyli Robert Robu Rożechowski, nienawidzi przegrywać, a żeby tego uniknąć, potrafi nawet oszukiwać. Czy dziś znowu będzie kombinował? A jak już o oszustwie mowa, Paweł Sikora, spryciarz wszechczasów. Chowajcie swoje notatki, bo mogą w mgnieniu oka zniknąć i pojawić się w jego rękach. Oczy was nie mylą, przed wami Michał, owca owczarzak. Odwieczny wróg Robura, dziś razem w jednej drużynie. Czy to będzie sojusz nie do przebicia, czy może bomba, która wybuchnie w najmniej oczekiwanym momencie? I Michał Sakowski, cichy, ale zabójczy, finalista 1 z 10. Jego drużyna będzie dziś mocno na niego liczyć w kwestiach wiedzy. Czy uda mu się wykierować tych trzech motołów? A w drużynie finansowej? Sandra, od niej zawsze pożyczam kasę na rzeczy do odcinków. Kibicujcie jej, to może następnym razem starczy na krzesła dla uczestników. Może zastanawialiście się kiedyś, jak rozjebać 8 lamusów w awanturze o kasę? Edyta nie musi się nad tym zastanawiać. Dziś to tylko formalność. Mało brakowało, a to miejsce zająłby Patryk, znany także jako Krasnolud. Na szczęście jak rycerz na białym koniu w programie zjawia się Jaro. No i Mariusz, jego życie to ciągła podróż. Podróż po wygraną, która dziś będzie prosta i krótka. Ja za to jestem długi i razem z Filipem poprowadzimy dla was dzisiejsze widowisko. Przed nami 14 kategorii i 3 drużyny. Każda z nich z 1000 zł. Teraz wylosujemy kategorię i zaczniemy program. O! Wreszcie was Sandra przyoszczędziła. No i wylosowała nam się matematyka. Ja zabieram 40 zł z konta każdej drużyny. No i słucham państwa w licytacji. Magazyn 70. Magazyn 70. Finanse stówka. Magazyn 110. Magazyn 110 po raz pierwszy. Finanse 120. Finanse 120. 3, 2, 1. Finanse 120. No i pytanie do finansów. W bloku mieszkalnym żyje 85 osób. O 9 mężczyzn więcej niż kobiet. Ile mężczyzn i ile kobiet mieszka w budynku? Pytanie ląduje do was. Ile jest czasu? Będziecie mieć minutę. A ono jeszcze nie leci? Już tak. To jest easy. Tak, dramatyczna muzyka. Dyn, 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 dyn. To jest łatwe, natomiast 30 parę sekund, tak? Ciekawe, jak to dział finansów, nie? Zaraz się okaza. Przejebane. Ale presja jest niesamowicie wysoka. Czuć, to w ogóle tak aż mi odpycha, jest taka presja. Moi drodzy, 20 sekund zostało nam na radę. Easy! Powiedz, co powiedziałeś, że wskazam się. 46. 8 ma do uszczenia. Easy. Pora do następnego pytania. 7 sekund. Jaro kalkulatora szuka. 3. Koniec czasu, dobra, proszę kapitana o odpowiedź. Odpowiadamy, że w tym bloku mieszka 47 mężczyzn, 38 kobiet. Jest to prawidłowa odpowiedź. Że cały czas musieli wykorzystać to słabo. Moi drodzy, druga kategoria.
Gaming. Kategoria gaming. I znowu zabieram wam po 4 dyszki z konta. I słucham. Magazyn 50. Magazyn 50. Ekipa 60. Ekipa 60. Magazyn 80. Magazyn 80. Ekipa 90. Ekipa 90. Po raz pierwszy. Drugi. Magazyn 100. Magazyn 100. Ekipa 110. No, ekipa 110. Po raz pierwszy. Drugi. Magazyn 110. Magazyn 100. Było. Było. 120. No to 120 magazyn. Po raz pierwszy. Drugi. Ekipa 130. Ekipa 130 w ostatnim momencie. Więcej już nie damy na pewno. Po raz pierwszy. Drugi. No i pytanie ląduje do ekipy. 290 zł w puli. A pytanie brzmi: w jaką grę za dawnych czasów grał Rafonix w roli dowódcy gildii? I rzucam pytanie do was. Ale w TB no nie było tak gildii w TB chyba. To się za mój TB. Dobra, kolejny numer, już wiem. Sprawdziłem. Moi drodzy, 20 sekund. Śmierć się z TB, to jest metr. Rozumiesz? Podoba mi się to tak. Co mówisz? Dobra, to musimy mówić przed czasem. 5 sekund, nie. Dobra, kurczę, ostateczna odpowiedź będzie to Meti. Z tego względu, że gildia nie kojarzy, żeby była gildia w TV. Clash, clash. No i jest to jak najbardziej niepoprawna odpowiedź, chodziło o Divię. Kurwa! Czyli tutaj mówiłeś Divię? Kurwa, dobrze wyczytałem. No mówił. Ajajaj. Musimy uważać. Ja miałem tak 60 na 40 miałem Meti w głowie. Ale to dwie rzeczy mogły być. Ajajaj, ale... Pula w następnym pytaniu wynosi od razu 290 zł. Więc możecie się licytować nieco grubiej niż teraz. No teraz to właśnie 30. Czy drużyny są gotowe na następną kategorię? Tak. Losujemy. Piłka nożna. Piłka nożna. Słucham państwa. Finanse 50. Magazyn 100. Wo. Finanse 110. Ekipa 120. Magazyn 140. Finanse 150. Już jest dobra suma. Jedziemy. Magazyn 160. Finanse 170. A ekipa 180. No ekipa 180. Finanse 200. Finanse 200. Ekipa 210. Magazyn 230. Magazyn 230. Finanse 250. 250 zł puli. Ekipa 260. Panowie. Finanse 300. Finanse 300, moi drodzy. Żeby wam na kontach nie zabrakło. Ja bym nie. Ekipa 310. Ekipa 310. Finanse 350. Ekipa 360. Nie boimy się. Finanse 370. Ekipa 380. Finanse 400. Ekipa 410. Finanse 420. Weź mu coś powiedz. Po raz pierwszy. Ekipa 430. Finanse 450. Kurwa, jadą. Ekipa 460. Finanse 470. Magazyn dla was? Po raz pierwszy. Ekipa 480. Finanse 500. Finanse 500. Po raz pierwszy. Kawabank! Kurwa, ekipa Kawabank! Mówiłeś im, żeby Kawabank zdali? Tyle za kolejny. Tak, tam lipa. Nie jesteśmy słabi z piłki nożnej. Tak, no, nie powiedzieliśmy tego. No. Nie. Moi drodzy, pytanie za 830 zł. Oby piła do roku 2000 albo 990.
Pytanie brzmi następująco. Do czego służy pole bramkowe, czyli mniejsze pole blisko bramki w polu karnym? Dobra, panowie, do wybijania piątki. Nie bez powodu się mówi na to piątka. Tak, to jest pięć. Piątka. No to jest pole. Tak. Tak, to jest nie widzę innego takiego, nie ma innej korzyści z tego pozycji. Ja na ciebie wróżę. Ściana, ale powiedział to pole bramkowe, czyli mniejsze, tak, pole bliskie. To jest piątka. Tak, to jest jedenastka. Do wybijania stałych fragmentów gry. I tyle, bo może nie musi bramka. Stałych fragmentów z do bramki. No, nie ma innej. Nic innego tam się nie dzieje. Jest tylko jedno prawidłowe. No, 18 sekund do końca. Nie ma innej. No, co tam może być? No, zależy jak będzie wypowiedziana. Ja to water polo gram. Dobra, wszystko wiem. Water polo. Wszystko wiem, Kornel się wydał oczami. A Kornel ma 12 tysięcy godzin w pomaniu. Koniec czasu, proszę o kapitana. Jest piątym zawodnikiem u nas. No to jest przysłowiowa piątka i służy ona do wykonywania stałych fragmentów gry przy wznowieniu gry na przykład. Ustawia się tam piłkę na piątkę. A w jakiej sytuacji ten stały fragment występuje? Kiedy jest wybicie od bramki? Kiedy jest wybicie za linię końcową. No, jest to poprawna odpowiedź. Jesteś w ładnie! Kurwa! Muzykowa! A tak jest w Wikipedii napisane? Co? Tak jest w Wikipedii napisane? W naszej tak. W waszej Wikipedii? Nie, tak. Mi się wydaje, że to jest pole ochrony bramkarza. No, ja też bym powiedział, że to jest pole bramkarza. Przepraszam kolego, ale sędziowie się są tam. Jak chcesz, to śmiało dołącz. Jest na... Jest bramkarz. Do wybijania piątek jest linia piątego. Przypominam, metra, że za, a nie całe pole. Za duże dyskusje ma jakąś dać żółtą kartkę, albo go wypierdolić. Brawo sędzia! Brawo sędzia! Pole bramkowe jest nietykalne. Czyli mniejsze pole, a ty mówisz o polu karnym. Pole karne to jest to większe, a pole bramkowe to jest to mniejsze, czyli... Dobrze, jest to prawidłowa odpowiedź. Dobra, sędziu się nie kłócić. Odpowiedź pochodzi od zawodowego piłkarza, więc ja bym mu ufał. Ale z Polski? Z Polski. To ja bym mu nie ufał. Co to jest? Nie, to jest... O, kurwa. No to ekipa 50. Ekipa 50. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz trzeci. Spoko. Koniec. No to moi drodzy, co to jest? Co to za zbierz? Tak, ty. Nie, zasady są inne. Ty to chyba jest nietoper. Drobny złowienia ryb. Na 100% to ogarniemy. To jest tak. Tak. Czekaj, nie, to daleko. Czekaj, to jest jakaś kurwa, patrz, te oczy tu. Bardzo długa szyja. Ej, ale zobacz, gdzie... Takie ej, nie ma kręgi, to jest owad, zobacz, ale zobacz, bez kręgowiec. Widzisz? To są kręgi. Lupiaste oczy. To są kręgi? To modliszka może być. Albo kameleon. 10 sekund. 108 w Sopocie. To jest długi WK. Majonez. Dawajcie modliszkę. Nie ma właśnie tu skrzydełka. Długi WK. Proszę drużynę ekipę o odpowiedź. Mi się wydaje, że... 3, 2, 1. Prosimy o odpowiedź. No to dawajcie modliszkę. Nie ma skrzydła, ale innych może. Moi drodzy, koniec czasu jest. Dobra, ostateczna odpowiedź. No modliszka. Modliszka. Nie, to nie jest modliszka, jest to kurczak. Właśnie. Kurczak. Ta dziurka troszkę też tak. Dobra, no już 1800. Mają takie duże oczy i dziurki. Modliszki mają. Czekajcie, sekundę. Chłopakiem. Losujemy dalej. Faktycznie. Ta głowa zmieniła. Moi drodzy, geografia. Znowu po 4 dychy znikają skąd, a ja słucham ofert. 70 finanse. Magazyn 90. Magazyn 90. Ekipa 100. Ekipa 100. Finanse 120. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz trzeci. Pytanie ląduje do finansów. Koniec licytacji, moi drodzy. Wabank? Nie.
120. 120. Ale czemu już jest koniec? No bo odliczałem na głos. Już koniec. Tak? Moi drodzy, pytanie do finansów brzmi: wymień stolice państw na litery K, P, H, Z, D oraz L. Trzeba podać stolice, a nie państwa. Po jednej. Po jednej, tak? Czaster. Tak. Stolice, no to pierwsze dwie. Co tam ja robię? Dobra, możemy odpowiadać. Kopenhaga, Praga, Helsinki, Zagrzeb, Dublin i Londyn. Jak najbardziej prawidłowa jest ta odpowiedź. I to bardzo szybko. Magazyn pierdala pieniądze. Egzamin u smokrasisty. Moi drodzy. Ekipa magazynu ma najbliżej egzamin ósmoklasisty, więc może... Ja nie znałem. Bierzemy 40 zł i słucham państwa. Finanse 50. Finanse 50. Po raz pierwszy... Ekipa 60. Po raz pierwszy, po raz drugi, magazyn 100. Magazyn 100, to jest to większa oferta. Magazyn 100 po raz pierwszy. Ekipa 110. Również po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Pytanie leci do ekipy. To będzie łatwe. 8 klasa, tyle się ma lat, 13, 14. O kurwa. Moi drodzy, literę Z z kropką piszemy wtedy, gdy w innych formach tego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na niektóre litery. Podaj wyraz, w którym pisownia litery Z jest uzasadniona tą regułą, wyraz pokrewny oraz literę, na którą się wymienia. No dobra. Ale jeszcze czekaj, poczekajcie, jeszcze jeden wyraz. Może dwa czy trzy, czekaj. Podaj wyraz. Czekaj. Na spokojnie się upewnimy. Wyraz pokrewny oraz litery. Dobra. Czyli podajemy wyraz. Moi drodzy, 25 sekund. Odpowiadamy. A, już. Dobrze. Jedna rzecz się wymiera, wymienia. Wyraz Bóg Boży. Je wymiera i powstaje że. Zgadza się. Jak Feniks. Tak. Bardzo dobrze. Bardzo dobra odpowiedź. Czyli... No ale fajnie jest. Fajnie naokoło. Magazyn proponowałbym zagrać w Fabank w przyszłym pytaniu. Ale czemu podpowiadam? Już się nie wiem jakie będzie. Bo zależy mu. Ale to nie nam podpowiadać, tylko im teraz. Czemu wybierasz? O, test IQ. No to jest... O kurwa. O kurwa. Ile mieliśmy kasy? O co mi powiedziałeś? Twój stój pieniędzmi. Od razu poważam. No poszło. Trzeba było poszukować. No, nie licytujesz, a teraz mogłeś poczekać. To, wiecie ile razy mam IQ? No ze 4, więc wygrałem. Moi drodzy. Ale zobacz, czy, jakie kategorie. Nie, to plus 80. Dacie radę, chłopaki. Ale chwila, najpierw licytacja. A no tak, kurwa. A jak oni wabań dali? Już? No tak. Chyba nie można. Czy to był ten test IQ? Czy to już było? No to tylko ten test IQ trzeba zrobić. No, no nie, najpierw się licytacja. Potem jest. Kurwa, ale oni od razu wydar mordę. Ale jeszcze nie zaczęliśmy, oni mogą ich zablokować. Pierdol. Nie było słucham państwa, było słucham państwa. Dobrze, rozpoczynamy licytację. Zabieram 40 zł od każdego. Słucham państwa. Magazyn w obaj. No. No i co? Zobaczcie jakie kategorie zostały słabe. Finanse? No przecież nic się nie dzieje. Moi drodzy.
proszę o ułożenie 10 wyrazów z liter zawartych w słowie kameleon. Jak? Nie ma notatnika, nie ma notatnika, zawsze się zawali. Co musimy zrobić, bo ja nie... Zostanie? Ja myślę, że napisał te wyrazy. No... Z tych liter? No tak, no! Ale mam pisać, czy on mówi co? Mam mówić! No dawaj no! No to odpowiadam. Nie, musisz zapisać, bo... Pisz, odpowiedź pisz, musi masz 25 ciągiem. Sekund. Odpowiedź musi być ciągiem, bez myślenia. Lomat. Oni nawet nie zrozumieli, o co tu chodzi. Ale nie ma S w kameleonie. Ej, z liter, które są w kameleonie, musieli wyrazić. Na przykład Leon. Zrób sobie na łapę. Lela. Ale można to mieszać? Łapa lata. Nie. Ręka, szczęka, łapa. Panowie! Łapa. A można wziąć dodatkowy czas? Że jedna literka może być. A coś im doda? Chyba nie mam. Zanieśmy to. To jest kwintesencja tej stoiki. Przeczytajcie jeszcze raz pytanie. Proszę o ułożenie 10 wyrazów. Nie wiem, jest dobra odpowiedź. No dobra odpowiedź. Jedziemy? Tak czy nie? Tak jest. Okay. Ja bym im dał szansę jeszcze pograć, ale pieniędzy za to nie dostałem. O! Moi drodzy, jako że to był test IQ, to go nie znaliśmy. No lekko zaniżony wynik wam wyszedł. Pytanie zostało zrozumiane w troszeczkę inny sposób niż powinno. I uznaliśmy tutaj w sztabie sędziowskim, że no na pieniądze nie zasługujecie tym razem, ale na poprawę i drugą szansę jednak zasługujecie, więc w grze jesteście, za to nie dostajecie totalnie nic. Mamy zero. Przecież daliśmy w bank, mamy zero. Dobra, słyszycie? Damy im tego, stówkę, ekipa, drużyna ekipy daje stówkę na dobry poziom. Brawo na ekipę. Ale to wirtualne. Kurde, ten owca to naprawdę dobry chłopak. A, tak. Dobrze, nie sądziłem. Kurwa. Ma to w sobie. Ej, to o co chodziło w tym pytaniu? Chodziło o to, że jak jest... Jak masz kameleon, to możesz zrobić Leon, Menel i tak dalej. No. Czyli dosłownie chodziło o 10 słów. Tak, oni napisali na pierwszy czas. Tam nie było ukrytego przekazu. Nie. Dosłownie 10 słów. Napiszcie sobie. To taka już może nie wiem. Myślałem, że tam jest ukryty. Ja rozkminam tu... I to był pytanie z Leon. Kategoria retro. I ekipa 110. Ekipa 110. Finanse 120. Finanse 120. Po raz pierwszy. Ekipa 130. Ekipa 130. Ekipa 130 po raz drugi. Finanse 140. Finanse. Ekipa 150. Ekipa 150. Finanse 160. Ekipa 170. Finanse 180. Ekipa 190. Finanse 200, ekipa 210. Finanse 250. Finanse 250 po raz pierwszy. Ekipa 730. No i let's go. Pytanie ląduje do ekipy, a brzmi ono następująco. Nie, bo oni już się przejdą. Bo jest 390 z poprzedniej. Zapomniałem. Pytanie brzmi, jak napisać słowo dzik na klawiaturze starego telefonu? A, ja to wiem. Dobra, ja wiem. Masz trójkę. Jeden raz trójka. Ej, bez internetu, kolego, to wszystko widać. Nie ma. Dziewiątka, cztery. Ja do coś takiego robię. Ja do coś takiego robię. Nie mam odpowiedzi. Trójka, jest to trójką, chyba? Trójka raz. A, no. Dziewiątka, cztery. Tak? Czekaj, czekaj, dziewiątka. Wyzy. Cztery. A nie, czy musimy robić te razy? Po prostu. Trzy. Tak. Tak. Są cyfry. No dziewiątka. Ale jak napisać, to jeszcze ile klik? Piątka. Nie. No piątka. No jak masz pytanie sformułowane? Poczekaj, no, najpierw te. Ładne, szybkie panie, bo masz. Trójka, dwójka, piątka. Masz stówę? Dwa? Piątka. Właśnie. Co z tym zaraz? Zapiszmy. Właśnie? Jeszcze tylko 6, to jest tylko szansa na robankę. Dwa.
oraz A2. Koniec czasu, proszę kapitana drużyny o udzielenie odpowiedzi. Dwójka raz? Tak. Czekaj, gdzie jest dwójka raz, a nie trójka? Koniec czasu, moi drodzy, dobra, koniec czasu. Odpowiedź. Dwójka raz. Koniec dwójka. Czasu. Dobra, dwójka raz. Koniec. Dobra, koniec. Mówimy. Spokojnie. Tak jest. Dwójka raz. Nie. I już. Okay. I to by było na tyle. Raz trójka, cztery razy dziewiątka, trzy razy czwórka i dwa razy piątka. To co jest pod jedynką? Dobrze, piątka. A, jakieś tam... No, no, to daje, jest, no to daje jest na jedynce nie ma liter. No, na jedynce nie ma liter. Od drugiej się zaczyna. No, no. Przepraszam, to ja zjebałem. Ja zacząłem mówić, że się nie ma. No to niestety. Spokojnie, odkujemy. Na starcie 680 zł. Czuwaj na starcie. A, bo jeszcze 730. A my daliśmy 730. Tak, już dodaję. A ile jest w puli? To też musimy wiedzieć. 1410 w puli. Zabieram 40 zł z konta każdej drużyny i słucham... Nie, byliśmy pierwszy. Dobrze, pan. Obiektywnie tu dobry chłopak Michał chyba. War. I słucham... I słucham... W razie co jeszcze mamy na kolejną blokadę. No, zajebiście. A była ekipa 500 czy 500? Ale kurwa, władzę. Mamy finanse. Czytam pytanie do ekipy. Uporządkuj wartość walut od najwięcej wartych do najmniej wartych. USD, GBP, CZK, EUR, UAH. Łączyk mam te 24 odpalone kurwa na tapecie. GBP pierwszy. Ale nie waluty, kurwa. Nasz radę. Waluty, nie waluty. Dobra, pisz. Od czego? British pound pierwszy. USD już daje 0. Euro, wydaje mi się, że aktualnie na razie uchodzę z UAH. No co to jest UAH? Jak my mamy 20 euro. Pierwsze. Korona, CZK, to co jest? Moi drodzy, 25 sekund. Nie dajemy teraz. A kilka morawskich sek złotówka. Poczekaj, czy CZK jest złotówka mocniejsza? Nie. Panowie na komendę, proszę podać odpowiedź, będzie trzeba podać odpowiedź, nie macie dodatkowego czasu. Ale co to jest? 100%? Nie wiem, kojarzę się... Czemu nie coś tego po kolei? Koniec czasu, proszę o podanie odpowiedzi, opóźnienie będzie skutkowało zabranie. Jedziemy od razu. Tak jest. Pierwszy będzie Great British Pound, czyli funt brytyjski. Drugie będzie euro, trzecie dolar. USD, czwarty będzie UAH, czyli nie wiem, to jest dirham arabski i ostatni korona czeska, CZK. I są pomylone dwie ostatnie waluty, więc no niestety. A co to jest UAH? A czy drużyna finansów wie, co to jest? Euro dolar. I naprawdę? Hrywna ukraińska jest warta 6 groszy, a korona czeska 16. No nic, trudno. No dobra. Podpalaj refleks, byku. A to już teraz magazyn jego? Magazyn, żegnamy się z wami, macie 20 punktów. A jakby niestety. Każdy podrychu? No, ale to niech was jeszcze wejdzie do puli. Ale już nie mają za co. No za nie, ale to po prostu ściągnij z nich krytykę, nie? Oddajemy krytykę. Dawać kasę, kurwa. Oddajemy nasze dwie dechy do puli. Nie, grajcie. No chyba, że jakaś drużyna jest... skłonna. Nie, my już nie chcemy trzeciej szansy, dziękujemy za udział. Ale do trzech razy sztuka. Macie 500 panowie, bez tak? O kurwa, pomyliłem się. Nie, bo to w krawach ukraińskich. Krawach.
to mi się ręka. To co magazyn że za te dwie godziny. No co, ale oni nie mogą nic zdawać, oni nie mogą nic zrobić. Nie, my odpadamy, no ale to niczym nie no właśnie, wy możecie tylko dać dwie dychy i nic nie robić dalej. Przekazujemy swoje 20 zł do ogólnej puli do następnego pytania. No tak, nie masz innego wyjścia. Ale za co? Oni nie mogą nic zrobić. Ale chuj w te zasady, kurwa masz, to nie jest kurwa konstytucja, do chuja. Co, gramy? Zrobią oni dwie dychy? I wchodzą? No wchodzą, ale nie mogą licytować. Nie, my już nie chcemy. No mogą baba. Nie, bo my już nie chcemy. Nie można baba po pierwszej? No bo nie, już raz byliśmy ratowani, już jeszcze raz. Ale oni nie chcą. Miejmy trochę falowe. Szacunku do tej gry. Kurz, to jest twoja kategoria. O kurwa, jedziemy na szmacie. Moi drodzy, słucham. Ofer. Ekipa Marzec! Jest, 100%. Ale to nie było uczciwe, no nie powiedziałeś, że zabijasz 40 zł. Tak jest. Być... Kurwa, masz 3 razy, żeśmy już tego nie powiedzieli. Ale szanujcie nasze zdrowie. Nie szanujmy 1900 zł w puli, panowie. Dobrze, to moi drodzy, zabieram wam po 40 zł z waszych kont. I następnie, dopiero w tym momencie, zaczynam słuchać waszych ofert. Ekipa! Ekipa. Ale owca zaczął mówić wcześniej. To się zgadza. Bo on powiedział słuchać, a nasłucham państwa, po prostu chcemy od razu grać. Ale to trzeba właśnie słuchać. Dlaczego powiedział inną komendę niż zawsze? To jest... Ja bym się posłuchał sędziów, nie ja. Ej, to zróbmy tak, że słucham państwa na szczyt. Niepotrzebny jest tu VAR, bo to jest oczywiste, że bardzo się... Ja bym poniosłem na ciebie do sędziów. Powam, nie, nie ma problemu. Proszę pana, co robimy? Powtórka. Czy powtórka jest tu potrzebna? Ja bym był za tym, żebyście mieli po prostu to pytanie, ale dobra. Kto? Finanse. Dlaczego? Jak to? Zgłosili się jako pierwsi po skończeniu komendy. Wy byliście przed, tak. Czyli... Możemy to na VAR-ze sprawdzić? Ale nie było młotka ale, nawet. Ale finanse oddają... Ale to musi być młotek. Młotek jest po zakończony. Dobra, tak. No tak, pierwszy no z tego. Musi być coś takiego, żeby tak karta liczyć co do milisekundy. Kurde, dwa razy wygraliśmy. I wydaje mi się, że Adam skończył czytać pytanie. No mi też się tak wydaje. Sprawdził by tak. Co wy na to? Sprawdź. Jak nie skończyłeś, oddajmy pytanie. Tak? No, no. Zgadzacie się na to? No, dać waszych ofiar. Nie wolę! O kurwa, masz. Skończył. Idealnie ja? Kończył, no. A za ile no. Zwróć stąd było zwróć. Mi się wydaje, na ekipa 500. Filip, bo ekipa. Nie widzisz dźwięków, nie widzisz ich przez okulary. 500 szybciej i niż Babank. Dysonans. Linking też. Sprawdźcie, co to jest linking w języku angielskim. Nie mówisz ekipa 500, tylko mówisz ekipa 500. Musisz to połączyć. Nie ma znaczenia, liczę się pierwsze. Okej, okay, ale też chciałem, żebyś był pewny, że powiedziałem ekipa 500. Jak ja śmierć. To jest jakaś taka komisja. Ja nadal jestem przekupna, mam wrażenie. Ale zostawię tą decyzję na biznesie. Dobrze, grajmy. No. Dzięki długi. Tylko to może być ciężkie pytanie. Po prostu, żeby jeszcze... będzie pamiętać. Bo nie wiemy, co to są nasycone. To już się zwinął. Co one nigdy do tego nie przyjdą. Można powiedzieć. Tam pytanie, proszę uwagę. Weźmy pod uwagę też, że to jest ostatnie pytanie programu. Jeśli na nie nie odpowiecie. To jest ostatnie? Co? To finanse wygrywają. Już nie ma i tak szans. Fajnie, czekaj, kochamy tak... Przyjmujemy wtedy pulę? Sekunda, czemu? Bo my mamy więcej. Macie zero. Ale grę zagliście w ma bank. Ale mamy zero. Mamy bank. Spokojnie. Dobra. Ale mamy to. Żyjemy dla takich chwil, jedziemy. Let's go. Szkoda, że coś nam się nie dzieje, jak nie odpowiemy. Jeszcze fajniej by było. Ale jakbyście odpadacie. No wiem, ale że coś jeszcze, że na przykład jakaś konsekwencja, wiesz. Poryju go. My żyjemy dla takich chwil, panowie. Rzucaj to pytanie, dawaj. Czytam. Zyzuś Tłuścio to nazwa jakiego zwierzęcia? O nie, dlaczego? Dawaj, rzucaj. Ja wiem. Zyzuś? Zachowaj to dla siebie. Był zys, tak? Powiesz? Powiesz swoim przyjaciom? Zysuś tłuścio. Jak się podzielicie winiec, mi to wam powiem. Co jest, jakie zwierzę jest tłuste? Świnie są tłuste. Na zysuś, na świnie na pewno nie. To jest to nazwa jakiego zwierzęcia? Zysuś tłuścio. Co jest tłuste? Świnia? Zizo, siso, kurwa, ze z innych języków spróbujmy rozkazać. Zyzuś. Z innych języków spróbujmy, zyzuś. No wiem, siso, ścio. Zizo, kurwa. Bober. Nie, nie bober. A coś takiego jak bober, tylko tłustsze.
10 sekund. Nie. Czekaj. Bierzemy dodatkowy czas. Za ile? Wykorzystujemy dodatkowy czas. Kurwa, ja bym dał na schaba. Moi drodzy, koniec czyli? Czasu. No nie, no kurz, panowie. No ja bym powiedział, że to jest świnia. Moi drodzy, jest to pająk. Pająk? Tak. Dokładnie tak. Nigdy w życiu nie słyszałem tego. Drużyna finansów. Brawa. Ale jeśli Mariusz serio wiedział, to ja w ogóle mam także dzisiaj w chuj nawet. Jeszcze tak, tak. Jak on wie, co to jest zysk puścią? Nie no, to jeszcze gramy teraz o tą pulę, tak? Tak, tak. No jeśli odpowiecie, to zgarniacie pulę. A, czyli jest jeszcze jedno pytanie. Ale my już mamy zero. Tak, już nie zero. Dobra. Czyli oni gramy... Po prostu losujemy kategorię. Weź co tam spacja. Jak ostatnie pewnie. Aha, czyli jeśli zgadniecie, to macie całą pulę, a jak nie, to macie tyle. Tak? Tak. Chodzi? Egzaminus makasisty. A czekajcie, a może zrobimy jeszcze raz jakąś... No. Jeszcze to rozegrajmy. Nie, fajnie. Jeszcze, bo mieliśmy te dwa pytania. A może jakąś inną kategorię? Pokaż jak to było. No właśnie, to było. Już były. Nie, łatwe. Dajcie. Dobra, wybierzemy wam coś trudnego. O, właśnie. No. Albo nie, zróbmy tak. Zapraszam odpadnięte drużyny, wybierzecie sobie spośród pytań, które muszą odpowiedzieć oni. To dawajcie wy. Aha. To idź, Kornel, ty byłeś zawsze... Ej, tylko pamiętajcie, wybierz wypłaty, z finansów. Pamiętajcie, wypłaty. Aktualnie to je nie ma. Patrz, tu masz. Sorry Wojtek, próbowaliśmy. Wszystkie trzy kartki. Ale doceniamy, że weź, dałeś nam. Weź sobie. Moi drodzy, pytanie brzmi, co to jest? No i co to jest? Rzucim. I macie minutę. Powinniście mieć zalotkę, więc... Dobrze, klik do. Dobrze, niech się schylają. Dobrze. Ja chciałem dobrze. Żeby to nie było perspektywne. 5 sekund do przodu. Tak. Nie wiem, wiadomo, co to jest. Krajolnica. No. Krajolnica. Zgodnie? Powiesz, jaka jest odpowiedź? Tak. No tak. I to jeszcze taka... Serio, wy myślicie, że nie wiem, wiecie, co to jest? Nie, wiecie, że jest link do tego urządzenia? Medycyna, rentgen? To jest rentgen? To jest rentgen? Nie, to jest jakaś lipa. To macie to jeszcze 25 sekund. To jest zbyłka, dokładnie. Nie, dobra, odpowiadamy. To jest krajalnica do pieczywa, do wędliny. Niskiej jakości z białego bez. Tylko jakiej marki? O, ale... Jakiej marki? Krajalnica? Ja a możemy popić tak dla... poza konkursem? Nie, nie ma takiej. Nie ma takiej marki. Jest to poza konkursem. Poza konkursem. MRI scan. Rezonans magnetyczny. Nie, to jest piła. Jest to rezonans magnetyczny. To widać z. No tak. To jest rentgen. Tak. To jest to nas magnetyczne. Nie, to jest stolarz deski. Jest link, ale stolarz deski, to jest tarcza. Tam się uran obraca. Dobra. Dobrze, proszę kapitana o ostateczną odpowiedź. Ostateczna odpowiedź to jest krajalnica. Czyli ta drużyna wygrywa. Ten link to specjalnie zrobimy. Ładnie. Moi drodzy, na waszym koncie pod koniec już znajduje się 3000 polskich złotych. Nie chrybię na szczęście. Chyba. Teraz poznaliśmy dopiero jednostkę. Ułach. I szybko konwertujemy złotówki na ułachy. Wydoili nas. Ale chujowo, że z wypłat magazynu, nie? No oczywiście, się postarać dla ludzi, nie? Dobrze, że ich jest czterech, to akurat trzy koła wyjdą. Słabo, no. Jeszcze drugi z wami pracuje i takie coś, no ja myślę, słaby ruch, bardzo słaby. Ja uwielbiam się dzielić. Ja robię. Sprawę mi to przyjemność. Dzięki, magazyn. Pamiętajcie o nas. No. Dziesiątego. Pamiętamy. I to mamy 283,80. No i drużyna finansów wygrała. Chwilę, jeszcze na 4 trzeba podzielić. Na 4. A. O
Bez spacji pomiędzy. Łuśka piętra będę nie. Jesteś pewny, że zero może być na życie? Cztery osoby są. Slash. Coś tam wam przyjdzie ogólnie, tak? Kończymy odcinek, ja daję czerwoną kartkę wszystkim zawodnikom z magazynu za to, że nic nie robili oprócz siedzenia. Wracamy do pracy, dziękujemy.